Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, drugim odcinku gry Fallout. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrał całą tą serię tej gry do końca, czy może macie jakieś inne propozycje na rozgrywkę. A tymczasem przypominam, że żeśmy wyszli z krypty 111 i udajemy się do domu. No dobrze, chodźmy w takim razie. Tutaj widzę, mamy zaznaczony punkt. No to idziemy. Jakieś róże? O, centrokwiat, patrzcie. Myślałem, że to róże. Fajna okolica. Jakaś rzeczka płynie sobie. No szkoda, że to wszystko napromieniowane po tym wybuchu. Ale okolica, no przyznacie, chyba że fajna jest. Jeszcze wejdźmy sobie tutaj na tą skarpę, popatrzmy. No fajnie to wygląda, przynajmniej tak jak się patrzy, to... To wydaje mi się, że fajnie. Odkryto sanktuarium. Sanktuarium z czymś innym mi się kojarzy, no ale dobra. O, skrzynka na listy. Weźmy sobie klucz. Druga skrzynka na listy. Ta tam, ta jest pusta. No dobrze, chodźmy do... O, jest! Nasz robocik jest. Zaskoczony. Besides our geranium still being the envy of Sanctuary Hills, I'm afraid things have been dreadfully dull around here. Things will be so much more exciting with you and Mrs. back. Where is your better half, by the by? Może to? She's in a better place. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. Is the lad with you? Może to? Cosworth, listen to me carefully. Have you seen him? Have you seen Sean? Why, the missus had him last, remember? Oh, perhaps she's gone to the Parker residence to arrange tak, a playdate. Na pewno. I'm sure she'll be back with him momentarily. Cosworth jest zbyt optymistyczny chyba. Może Sean's tak. Been kidnapped. But I'm going to find him. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. Mm-hmm. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. Zapewne. God damn it, tell me what's going on. 200 years? That's insane. A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. Cosworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? Oh, sir, it's been just horrible. Aha, poziom trudności przekonania. Czyli charyzmę musimy zwiększyć. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets our nuclear fallout from vital.
already started about the futility of dusting a collapsed house. And the car, the car. How do you polish rust? No. Może to. What do you know, Codsworth? I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believe the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. A holotape? What's on it? I believe it's a private message for you. My etiquette protocols would not permit me to play it for myself. Any standard holotape reading device should be able to play it back. Oh, like that Pip-Boy on your arm. That should work brilliantly. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Sean may turn up yet. Oby. Ale raczej wątpię. Have you seen anything dangerous? Oh, just the usual, sir. Pesky neighborhood dogs and mosquitoes. Shall I investigate? No tak, tak. Chcemy. All right. Chcemy. Lead the way. Proud to serve, sir. No dobrze, chodźmy. W takim razie za nim. O, tu jeszcze kolejna skrzynka, ale pusta. Tu też kolejna skrzynka, ale też pusta. Gdzie on tam poszedł? A? Codsworth. Don't worry, my search protocols are on full alert. Poleciał gdzieś. No ale skoro już tu jesteśmy, to... Toster. Drzwi lodówki. O, Nuka-Cola. Coca-Cola. Butelka po mleku to nie, ale wieprzowina z fasolą to chętnie weźmiemy chyba. Guma balonowa też weźmiemy. Przeszukaj sąsiedztwo wraz z Cotswordem. No dobrze, przeszukamy, ale... Ale co to jest? Miska dla psa. Chyba. No, ale nie, no miski nie będziemy brać. Po co nam miska? Tu jakaś mucha jeszcze. Kapsel, spinka, mięso muchy. Niech będzie. Nożyczki też. Nie, nożyczek się wziąć nie da. Nożyczek się wziąć nie da. O, mamy jakiś safe, patrzcie. Poruszaj myszkę, by odpowiednio ustawić spinkę. Użyj, aby obracać się bokąd. Tworzę. No to próbujemy. O. Udało się? Yes. Udało się, patrzcie. No to bierzemy wszystko. Cyk. Piękny połów. Co to było? Złota zapalnica. O, weźmiemy, jasne, że weźmiemy. To się może nam przydać, słuchajcie. Plastikowa dynia, no nie, ale srebrny talerz to nam się też może przydać. Dobra. Co tu więcej? Jakieś szafki, półki. No i tyle chyba, patrzcie, więcej tu ja nic nie widzę do zebrania, żeby było. No dobrze, zobaczmy, gdzie nasz robocik się podział. Nie ma robocika. Gdzieś tam trzeba pomykać. A, tu jest, dobra. Pusta skrzynka. Jakieś dynie namalowane? No co tam, Cotsworth? No co tam? Your family isn't here either.
No widzisz? Mówiłem. To nie chciałeś wierzyć. Lodówka pusta. Coś tu mi przed chwilą mignęło, ale nie wiem co. O! Samoróbka, pistolet. No dobrze. Tu jakieś coś pobite. Widzisz, Cotsworth, tak to jest niestety. Dziękuję, że się starałeś. You can't give up, sir. What about the city? Concord is nearby, and well, the people there have only shot me a few times. There's still people alive in Concord? Yes, although they're a bit rough. You remember the way? Just across the southern footbridge, out of the neighborhood, and past the Red Rocket Station? I shall remain here and secure the home front. Aha. No. Nie wiem, czy jest przed czym strzec tutaj teraz tego domu naszego. No w zasadzie byłego domu, bo tu przecież już nic po tym nie zostało. O, ruiny. Ha. Nie wiem. Może tu zajrzyjmy? Pudełko na cygara, popielniczka. Gaśnica? Słabo to wygląda, o, ale tu za to coś mamy ciekawego, fajnego. Pudełko z kapslami. Kapsle to są, słuchajcie, taka, to jest taka waluta tutaj, z tego co wiem, za którą można jakieś tam rzeczy kupować, takie czy inne. Pieniędzy jako takich nie ma, ale są te kapsle właśnie. Także taka sytuacja. Butelka po mleku. O. Tu jakaś szafka jest. I radio. No, po radiu nam nic raczej. O, naboje, patrzcie. Takich rzeczy szukamy. Takich rzeczy szukamy właśnie. O, o, o. Nie. Grzechotka dziecięca nam niepotrzebna i czysty beżowy garnitur raczej też się nie przyda w tej sytuacji. Tu żeśmy sprawdzali. No dobra, to wychodzimy w takim razie. Nie wiem, może jeszcze podbiegnijmy sobie gdzieś. Tu byliśmy, nie byliśmy. O, coś tu w lodówce jest. Butelka po mleku. Puszka na kawę. Pokrywka od rondla. Chlebak. No ale na co nam to? Czajnik. My byśmy chcieli, słuchajcie, steampaki i naboje jakieś. Może jakaś strzelba by była. Żółta lampka, kanapa. No nie, to nam średnio przydatne dla nas jest. Paliwo do pana złotej rączki. A, weźmy to. Paliwo do pana złotej rączki. Cokolwiek by to nie oznaczało. Fotel, no nie, fotel to nam też nie nieprydatny. O, spinki. Patrzcie, 7 spinek wskoczyło nam. Dobrze jest eksplorować to jednak. Żółta fedora. Popękana szklana. Nie, to nam niepotrzebne. Komoda. No dobra, tutaj już chyba nic po nas. Wejdźmy sobie tędy.
Tu jest warsztat. Ja już się gubię, nie wiem gdzie byłem, gdzie nie byłem. O, spinka. Spinkę weźmy zdecydowanie. Ale tu widocznie jeszcze żeśmy nie byli. Skoro coś się tam zostało, to nie są... O, antyrad, Radix. To jest jakiś... A nie, to są świeczki. Drzwi od lodówki. Czekajcie, coś tam w tej lodówce jest. Pusta oliwiarka. No to raczej się nie przyda chyba. No dobra. Aha, tędy nie wyjdę. A czekajcie, a to jest nasz ten robocik. Codsworth. Hey, Codsworth. There must be someone who can help you in Concord. No właśnie. Czekajcie, tu byliśmy, czy nie byliśmy? Byliśmy tutaj, bo ta pusta butelka co była. No dobra. Chodźmy tutaj, tędy. Pusta skrzynka. Tu zawalone. O, tu coś się pitrasi, patrzcie. Stanowisko kucharskie. O kurde! To ten jest, ten. Dobra. Bierzemy mięso. Zapomniałem, że tu nas takie atrakcje czekają. Na każdym kroku w zasadzie. Otwórz drzwi lodówki. Mamy coś? Nie, butelka po mleku tylko. Mleko ktoś wypił. To nie chcemy butelki samej. Tu jakieś szafki, ale tu nic nie ma. No dobrze. Nie ma to nie ma. Ale tu zajrzymy. Lustro. Nie ma nic. A tu co my mamy? Pieniądze przedwojenne. Nie wiem, czy one nam się przydadzą, ale niech będą. Szkoda, że tu nic nie ma. Ale nic to. Lecimy dalej. Tu szafeczki jakieś, skrzyneczki. Tacka na jedzenie raczej nieprzydatna. Tu żeśmy już zwiedzili. No dobra. To chodźmy w takim razie... do tego miasteczka. Most, mam nadzieję, że się pode mną nie zawali. O, tu ktoś leży, patrzcie. Nabój, steampack. Strój tułacza, to tam niepotrzebne raczej. Klucz do kół, ale to możemy wziąć. Mięso kundla też możemy wziąć. Z mięsa zawsze jakiś pożytek byłby. To już nie jest nic. A to coś też nic to nie jest. Tu jest ta stacja Red Rocket. O, piesek. Cześć, piesku. Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? No właśnie, gdzie właściciel? You lose your owner, buddy. Fajny psiaczek. Morda. Okay then. Let's stick together. Aha, przodem do psa i żeby mu dać rozkazy. Over here. No chodźmy tutaj na przykład. Move here. Radio gra. Wyłączmy to radio. Here. Warsztat. Steampack, klucz nastawny weźmy sobie. Brudnej popielniczki to ja nie chcę. O! Co jest?
Nie, no nie chcę, żeby został. Czekajcie, co to było? O! How you doing, buddy? Szukaj, szukaj. Hey boy. Think you can find something for me? Krotoszczury, patrzcie. O kurde. Gdzie te krotoszczury? Gdzie one? Są, dobra. Ładnie. Mamy mięso z nich. Ładnie, żeśmy zapolowali. Tu był jeden, a gdzie drugi? No były dwa przecież. O, jest, dobra. Nie wiem, po co nam to mięso i te zęby krotoszczura, no ale jak są, to... Tutaj nie. To chyba wykopane były przez te krotoszczury jakieś jamy. Dobra, czekajcie, tu żeśmy skończyli eksplorować. Pracownia rusznikarska, ale tu nic nie ma. To weźmiemy sobie. To są jeszcze dwa. Bierzemy to wszystko. Dzbanek na kawę. Kubek. Nie, no to nie chcę tego. No co nam takie? Telefon raczej przez niego nie zadzwonimy. Wiedzotroniku nie ma nic. O, ale tu jest Milonka, patrzcie. Milonka nam się może przydać. Fantastyczny koń mechaniczny, głowa? O. Trutka na szczury. O, trutkę weźmiemy sobie. Aluminiowa puszka. No chyba też niekoniecznie. Może nam się przydać, bo po co? Co tu jeszcze wziąć sobie? No tutaj chyba już więcej nic nie znajdziemy, słuchajcie. Toster. O, CB radio. Skalpel bierzemy. Puszka. To jest pełna, czy to jest pusta? Puszka chyba pusta. Miotła. Na co nam miotła? Co tu będziemy zamiatać? O, karton papierosów. Patrzcie. Jeden, drugi. Papierosy są na wagę. Przedwojenne pieniądze. Chyba one tu nie mają żadnego znaczenia, ale weźmiemy. Plastikowy talerz. To nie chcę. No dobra, no cóż więcej. Idziemy dalej. Gdzie my się mamy kierować? Tutaj mamy się kierować. Reklama Nuka Coli, patrzcie. O! Dobra. Dobra. Sawka pluskwy. Nie wiem, po co mi to, ale niech będzie. Bramin jakiś? Nie wiem, co to. Ale tą ssawkę pluskwy można wziąć. Może się na coś przyda, nie wiem na co. Ale może akurat. Czekajcie, tu my chyba mamy iść, nie? Jak myślicie? Tu jakieś domy, mieszkania. Otwórz drzwi. No to zajrzyjmy, co tu jest, skoro już jesteśmy. O, tu coś jest schowane. Pudełko z kapslami, bardzo ładnie. Lodówka. Otwórzmy. O, Nuka-Cola Quantum. Jasne, że weźmy. Bomby cukrowe też bierzemy. Świetnie. Kanapa, no niepotrzebna nam kanapa, nie będziemy siadać. Bo to przecież wszystko napromieniowane, procenty. Jakieś schody na górę, zwiedźmy pięterko. O, tu jakaś skrzyneczka, patrzcie. Bierzemy. Aha, fotel można usiąść.
A tu, o, safe. No way I could pick this. O kurde, pudełko ze spinkami bierzemy. Cztery spinki, te spinki to jest właśnie do otwierania tam, jak już żeśmy... dobra. Idziemy na dół. Tu więcej chyba już nic nie znajdziemy, wydaje mi się. Więcej tu nic nie ma. No dobra. Odkryto Concord. Tab, by otworzyć wykaz z profitów. Punkty doświadczenia. Jeden następny poziom mogę wziąć. No to weźmy sobie to, no. Dobra, wzięte. Idziemy dalej. Tu zamknięte chyba, czy da się? Nie da się. Tu się nie da więcej przejść. Tu jest jakiś przystanek. Opuszczone wszystko. Jakieś głosy słyszę? Hej. Head over there. Heads up. Heads up. Czekajcie, jak mam wydać mu to polecenie, na przykład, żeby szukał? Mogę pokazać tylko, żeby zostań, ale ja nie chcę, żeby został. Chcę, żeby szukał na przykład czegoś. Look alive. No. No nie, to nie o to mi chodziło. Chyba się nie da mu powiedzieć tego, co bym chciał. O, a czego my tak wolno idziemy teraz? A, bo w ukryciu jesteśmy, dobra. Nie wiem, czego mamy się ukrywać, no ale... W ukryciu, bez ukrycia. Ale patrzcie, jakoś wolno idziemy. O co chodzi, że my tak wolno teraz idziemy? Pies coś znalazł. Nic z tego nie rozumiem. Do czego myśmy zwolnili tak bardzo? O, czekajcie. Coś mi się tu nie podoba. To jest pistolet nasz. To jest nasza pałka. Ale coś myśmy tutaj zwolnili maksymalnie. Masakrycznie. Czekajcie. Steampack? No nie. Pokaż oferty. Czekajcie, o co tu chodziło? Ekwipunek, dane. Czekajcie, ekwipunek, zobaczmy, co tu chodzi z tym ekwipunkiem. No nie, bo tu jest waga. Myślałem, że może żeśmy wagę ekwipunku przekroczyli. Ale to raczej nie to. To raczej nie to. Biegnąć mogę bez problemu. O, ktoś strzela. Ale patrzcie, tak to strasznie wolno idę. Nie rozumiem tego. Dziwna sytuacja. Nie chcemy do żadnej stacji się dostrajać, tylko patrzę, którym przyciskiem może tutaj by się coś dało zrobić. Nie, no to też nie. O, idę normalnie już teraz, patrzcie. Coś musiało się w grze dziwnego zadziać, nie wiem co, ale coś się dziwnego zadziało. O! Kolejne jakieś znaleziska. O?
Ale może my sobie tu pospacerujemy jeszcze chwilę. Skoro żeśmy jeden fajny ten znaleźli, to może i coś jeszcze się za chwilę nam tutaj trafi. O, motor. Patrzcie. Można go dosiąść? Chyba nie. Chyba nie. Szkoda. Musimy iść na wprost, ale ja jeszcze nie chcę iść na wprost, tylko chcę tutaj pozwiedzać co nieco. Bo może coś ciekawego właśnie zbierzemy sobie. O, tu jest jakiś plac zabaw, patrzcie. Pojeździmy na rakiecie? Chyba się nie da. Piłka kickballowa. Weź, ale na co nam piłka? Nie, piłki nie bierzemy oczywiście. Polecenie pies. A gdzie jest nasz pies? Gdzieś tutaj mi się przez chwilę pojawił napis pies, ale psa nie widzę. A, on w środku jest, patrzcie. W środku tego budynku jest. Dobra, chodźmy tutaj do niego. Coś znalazł podobno. I bardzo dobrze, steampack i antyrad. Dobra. O! Safe, trudne. Już żeśmy się posilili. Nabój do strzelby. O, patrzcie co my tu mamy. Jakie skarby. Piękności. Kurczę, szkoda, że tego sejfu nie możemy otworzyć, bo jeżeli tutaj były takie fajne rzeczy, to w tym sejfie będą pewnie jeszcze ciekawsze, no ale niestety. Nie dla psa kiełbasa? Tak to się mówi? No dobrze, chodźmy dalej. Chodźmy dalej, słuchajcie. Zobaczmy, co tu się... O, jakieś ognisko, jakiś ten... Jak to się nazywało? Koksownik, koksownik. Hey, up here, on the balcony. I've got a group of settlers inside. The raiders are almost through the door. Grab that laser musket and help us. Dobra, 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 za chwilę, sekunda. Jeszcze zobaczę tylko tutaj, bo może zbiorę jakąś tam sobie broń, słuchajcie. Ukończono, powrót z przeszłości. Puste oliwiarka, niepotrzebne nam. Kask budowlany, aluminiowa puszka, no. Rozpoczęto, gdy wzywa wolność, opcjonalnie weź jakiś tam muszkiet. Dobra, słuchajcie, zaraz zajmiemy się muszkietem. Tylko chcę jeszcze przejść tutaj i zobaczyć. Żarówka, o, żarówki mogą nam się przydać. Żarówki to towar był zawsze deficytowy. I za czasów PRL bezpieczniki też mogą nam się przydać. I żeby jakąś elektrykę uruchomić. To można wziąć. Wprawdzie tu chyba nie ma prądu, bo widzę, że wszędzie lampy. Zegarek srebrny kieszonkowy. Bierim. O, czekajcie, jeszcze coś tutaj było chyba? Nie. Dobra, jeszcze na górę zajrzyjmy. O, taśma klejąca. Taśma mu się zawsze może przydać. Kask budowlany, no nie wiem, chyba niekoniecznie. O! Oj, przewaliłem tego, manekina. Jestem niezdara niestety. O! Jakieś te mamy, fajne. Rzeczy. No i nic tu po nas. Fajna okolica. Ale my schodzimy na dół. Dobra, słuchajcie. Kończymy w takim razie w tym momencie. Jeżeli wam się podoba odcinek, dajcie znać odcinek. Seria. Ta gra, jeżeli podoba ci wam się będzie, to będziemy ją nagrywać w całości. A jeżeli nie, to ewentualnie dajcie swoje jakieś tam inne propozycje, co byście chcieli, czego byście oczekiwali. No i tyle ode mnie w tym odcinku. Mamy 35 minut nagrania, także myślę, że wystarczy. No i czekam na jakieś komentarze.
Pozdrawiam serdecznie, dzięki, żeście dotrwali do końca. Trzymajcie się, cześć!